Szanowni Państwo, od września w naszym urzędzie istnieje możliwość uiszczenia opłaty kartą płatniczą i telefonem. Zapraszamy! Dzień dobry Państwu. Informujemy, że spółka komunalna Błysk 30 października w poniedziałek odbierze odpady zielone z Pruszcza, natomiast 31 we wtorek z Serocka. Odpady zielone należy przekazywać w swoich workach na śmieci, maksymalnie 5 worków. Do worków należy wrzucać liście, trawę, zwiędłe kwiaty oraz chwasty bez ziemi. Nie wrzucamy resztek żywności, popiołu drzewnego, gałęzi, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. Odpady należy przekazać do godziny 7, wystawić w workach przed teren nieruchomości. Dziękuję. W miesiącu wrześniu zakończyliśmy prace pielęgnacyjne pomników przyrody w Alei Dębów Szypułkowych w Łowinku. Środki na ten cel pozyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 8 000 zł, udział gminy 2 000 zł. Dzięki wykonanym pracom pielęgnacyjnym zwiększyliśmy bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego oraz żywotność drzew. 18 października w Urzędzie Gminy w Pruszcz odbyło się spotkanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciele wojewody kujawsko-pomorskiego, przedstawicieli wykonawcy, czyli firmy Pizzarotti, którzy realizują budowę drogi ekspresowej S5. Spotkanie miało na celu poinformowanie zebranych mieszkańców na temat toku postępowania prac oraz toku wydawanych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz budowy drogi. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt gminy Dariusz Wądołowski złożył podziękowania dyrektorom szkół i nauczycielom za codzienny trud wkładany w edukację dzieci i młodzieży. Podczas uroczystego spotkania odbyło się również wręczenie nagród za szczególne osiągnięcia w edukacji. Pani Anna Belt, dyrektorka szkoły podstawowej w Pruszczu, wyróżniona za współpracę przy wdrażaniu zmian związanych z powołaniem zespołu szkół oraz wdrażanie reformy edukacji, za motywowanie nauczycieli do innowacyjnych rozwiązań. Nauczyciele prowadzą m.in. zajęcia z unihokeja oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z autyzmem i sprzężoną niepełnosprawnością. W szkole odbywają się takie imprezy środowiskowe, które mają również innowacyjną formułę, np. event familijny. Pani Iwona Manes, dyrektorka szkoły podstawowej w Niewieścinie, wyróżniona za dobrą współpracę przy wdrażaniu na terenie gminy reformy oświaty. Za motywowanie nauczycieli do innowacyjnych rozwiązań w szkole realizowane są zajęcia np. z arteterapii. Szkoła bierze udział w wielu konkursach i akcjach, które pozwalają uczniom poznać własne możliwości. Dyrektor efektywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, wzbogacając bazę szkoły również dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Pani Beata Chorzępa, nauczycielka języka angielskiego oraz niemieckiego w szkole podstawowej w Serocku. Wyróżniona za motywację do nauki języków obcych, m.in. poprzez wprowadzanie nowatorskich metod pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Jej uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych. Z własnej inicjatywy prowadzi zajęcia dodatkowe, wdrażając programy własnego autorstwa, które dają uczniom możliwość uczenia się treści przyrodniczych w języku angielskim. Promuje wartość nauki, biorąc aktywny udział w działaniach szkoły w środowisku lokalnym. Pani Dorota Dastych, nauczycielka matematyki i fizyki w Szkole Podstawowej w Niewieścinie. Wyróżniona za motywację uczniów do nauki, m.in. pokazując praktyczny wymiar matematyki. Dba o umiejętności logicznego myślenia, dzięki temu jej uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych. Jest sprawnym koordynatorem działań zespołu matematyczno-przyrodniczego w szkole. Od lat pełni funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa i jest inicjatorem wielu skutecznych działań w tym zakresie. Od tego roku pełni w naszej gminie funkcję doradcy metodycznego z matematyki. Pani Agnieszka Poćwiartowska, nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Pruszczu. Od wielu lat efektywnie dba o zdrowie i o sprawność fizyczną uczniów, m.in. poprzez organizację wyjazdów na basen połączonych z nauką pływania. Wprowadza wiele nowatorskich elementów do zajęć, np. elementy tańca i fitness. Uczniowie pani Agnieszki uzyskują wysokie lokaty w zawodach sportowych. Współorganizuje działania oświatowe na terenie gminy, organizując pokazy animacji tanecznych i ruchowych. Pani Dorota Wiśniewska, nauczycielka oddziału przedszkolnego oraz plastyki w Szkole Podstawowej w Łowinku. Nauczycielka stosuje nowatorskie metody pracy oparte o zabawę, wykorzystujące naturalną dziecięcą ciekawość, ale też intensywnie wspomagające dziecko w całościowym rozwoju. Jest inicjatorką warsztatów pod nazwą Jestem małym ratownikiem, podczas których dzieci uczą się udzielania pierwszej pomocy. Jest twórcą i współorganizatorem wielu konkursów plastycznych.
Wychodzi poza szkolne schematy, tworząc płaszczyznę porozumienia z rodzicami. Jest twórcą grupy teatralnej Spoko Loko. Efekty jej pracy mamy okazję oglądać podczas przeglądów teatralnych i uroczystości gminnych. Pozwolę sobie też przede wszystkim pani dyrektor tutaj też podziękować za to, że z determinacją, że tak powiem, i z dużym zaangażowaniem wprowadza tą reformę, jaka by ona nie była, wprowadza reformę w naszych szkołach. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Pani dyrektor, widzę, wkłada dużo serca, żeby pogodzić i nauczyciele, i związki, i samorządowców. Także za to wszystko dziękuję i też myślę, że przy tej okazji gratuluję. Dziękuję panu. Proszę bardzo. Rozpoczęliśmy 24. Grand Prix Powiatu Świeckiego w warcabach stupolowych i tenisie stołowym. Są to zawody, które odbywają się cyklicznie co roku w postaci 6 turniejów, z których 5 turniejów liczonych jest do klasyfikacji końcowej zawodnika. Także jest prowadzona klasyfikacja drużynowa dla gmin. Najlepsi zawodnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów, są zaliczani właśnie do drużyny. Zawody naszego Grand Prix odbywają się już po raz 24, czyli 24 lata co roku w różnych miejscowościach odbywają się te zawody i trwają do dzisiaj. Mam nadzieję, że będą trwały jeszcze kilka lat. W dniu dzisiejszym odbyły się ostatnie zajęcia z cyklu Hortiterapia Bio i Dynamicznie, które realizowaliśmy dzięki dofinansowaniu z Inkubatora Przedsiębiorczości ze Świecia w cyklu imprez Działaj Lokalnie. Była to już kolejna impreza, która w tym roku się odbyła i w dniu dzisiejszym cykl został zakończony tematem Drugie życie piwniczki, przy której właśnie stoimy. I robiliśmy przetwory, między innymi kisiliśmy kapustę, która właśnie w tej to piwnicy będzie przechowywana.